Chorzowskim Centrum Kultury wystawiono premierowy spektakl Dom Otwarty autorstwa Michała Bałuckiego. To widowisko teatralne oparte na baśniowym schemacie walki dobra ze złem, umiejscowione we współczesnym świecie w środowisku harlejowców. W spektaklu wystąpili aktorzy amatorskiego teatru Reduta Śląska. Jak zwykle cały zespół bierze udział, wszyscy. Także najmłodsi i najstarsi spotykają się w jednej, na jednej scenie. Małe subkultury, które funkcjonują nie tylko oczywiście na Śląsku, ale w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie, one zmieniają, one pokazują inną też możliwość zrzeszania ludzi, bycia razem, działania razem, na rzecz oczywiście całej społeczności. I stąd między innymi ten pomysł, stąd te motocykle, stąd jak gdyby klub harlejowy. Nie ukrywam, że myśmy początkowo dość sceptycznie podchodzili do sprawy, ale w tej chwili bawią się wszyscy. Na paradzie w Chorzowskie Święto zrobiliśmy maleńką promocję, biorąc udział w niej, ale oczywiście towarzystwo harlejowców swoimi maszynami pokazywało się na ulicach naszego miasta razem, czyli bawimy się razem i uważam, że zdobyliśmy kolejnych sympatyków naszego zespołu. Ci ludzie to czysta pasja. Oni tutaj przychodzą i po prostu działają. Starają się być razem, starają się coś stworzyć i przekazać jakąkolwiek historię, no może nie jakąkolwiek, ale to, co oni czują. Ja przekonuję ich czasami do tej wizji, oni ją przyjmują, no i razem realizujemy. Najpierw w małych pokoikach, czasami na korytarzu, czasami w jakiejś sali, jednej, drugiej. Robimy pierwsze próby, no i potem już wchodzimy na scenę i chcemy się podzielić tutaj z chorzowską widownią, czy ze śląską widownią, naszymi odczuciami, naszymi tematami. Reżyser swoją adaptacją tekstu Michała Bałuckiego chciał pokazać inne oblicze Śląska. Śląsk nie jako dwóch chłopów, co się zebrało i obalili halba i potem leżeli, ale chcę pokazać Śląsk ludzi stabilnych, solidnych, działających, pełnych ekspresji, wspaniałych, dobrych. I to razem z zespołem Redutowców mam nadzieję, że dzisiaj uda się zrealizować. Muzykę wykorzystaną w spektaklu oparto na ludowych pieśniach i tańcach w nowoczesnej aranżacji.